No, jestem właśnie z Piotrem. Kanał Astrofaza. No, mam nadzieję, że ta ławeczka się nie zawali pod nami. No tak, kawały chłopa dwa siedzą. No właśnie. No, różnie może być. Tu jeszcze z Radia Kielce jest Busik. No, także mamy dość fajne tło. Akurat musiałem usiąść, bo plecy mnie strasznie bolą. A wcześniej nie mogłem znaleźć żadnej... A trzeba powiedzieć, że jesteśmy na europejskich zawodach łazików. No właśnie. Ja oczywiście już o tym też mówiłem, bo cały materiał mam właśnie o tym. No to... No. Także Piotrze, naprawdę mnie zainspirowałeś. Ja oczywiście jestem antytalent do matematyki, fizyki. W ogóle prześlizgiwałem się w liceum, w gimnazjum, po tym po prostu jak po mydle, żeby tylko w ogóle, kurde, gdyby nie nauczanie indywidualne w szkole, tak, wam o tym nie mówiłem, ale tak było, to ja bym po prostu, kurde, pewnie nie zdał 5 razy. Ale widzisz, z drugiej strony taka astronomia na przykład, to jest na tyle piękna nauka, że nie trzeba znać tych wszystkich liczb, wzorów, nie trzeba umieć liczyć, bo możesz sobie wieczorem wyjść, po prostu popatrzeć w niebo, nawet bez teleskopu i zobaczyć wszechświat i jego wspaniałe cuda, które gdzieś tam oferuje. No właśnie, właśnie. No, i ale, ale kurde, żeby dobrze zobaczyć, trzeba wyjechać daleko za miasto, gdzie nie ma świateł miasta i no, najlepiej mieć, jak się chce dobrze obserwować, to jednak tyle obiektów jest potrzebne. Tak, albo teleskop. No, to albo fakt. Teleskop. I to wtedy zobaczymy już mgławice, zobaczymy planety. Ja pamiętam, jak pierwszy raz na przykład właśnie przez teleskop widziałem Jowisza. To było coś niesamowitego. Wiesz, z jednej strony normalnie patrzysz na niego na niebie i to jest taka no, gwiazda. Nie mryga, co prawda, no planety nie mrygają, ale no, jak gwiazda, tylko mocniej świecąca. No i nagle patrzysz przez teleskop i widzisz na nim pręgi. Widzisz te pasma chmur, które na rowniku gdzieś tam na Jowiszu są i widzisz jego księżyce, 4 księżyce galileuszowe, które dookoła niego krążą. Co więcej, jak sobie spojrzysz kilka godzin później, Jowisz obraca się na tyle szybko wokół własnej osi, a księżyce też wokół niego, że widzisz w pewnym momencie, że one inaczej są ułożone. To jest dopiero niesamowite, że tyle rzeczy jeszcze skrywa tak naprawdę. No właśnie. Niego, nie? Teleskop no, to jest już takie fajne narzędzie, które ci pozwala zobaczyć więcej, to na pewno. Ale... No. Tak jak mówisz, jak jesteśmy w ciemnym miejscu, na przykład Bieszczady albo Mazury, tam też gdzieś z dala od większych ośrodków miejskich. A Białowieża? Tak, no generalnie, jeżeli jesteś daleko od miasta, to zobaczysz dużo. Busik nam wyjeżdża, zagłusza. No wyjeżdża, nie? No trochę zagłusza, także wracamy za chwilę. No, no dobra, pojechali, także... Mamy spokój. Także mamy spokój. I jeszcze widok tutaj na tor łazikowy. Tak, później tam podejdziemy. Tam łaziki właśnie mają swoje zawody i tam jury ocenia właśnie w konkurencjach, jak te łaziki sobie radzą. No, tam widziałem, że jeszcze właśnie dobrze nie zdążyłem zauważyć tak naprawdę, na czym polegają konkurencje, ale widziałem, że jest coś z nawigacji, czyli no jak one tam mają gdzieś tam jeździć i sterowania nimi. Są konkurencje z pobierania próbek też, gdzie łazik musi podjechać powiedzmy sobie do danej próbki, pobrać ją, a muszę ci powiedzieć, że to nie jest takie proste. No jak na się pewno nawet nie. Steruje, gdzieś tam miałem okazję kiedyś przez internet sterować łazikiem, który był kilkaset kilometrów ode mnie. O kurde. Takie namiastka trochę powiedzmy działania Curiosity, który musiałem gdzieś tam też sobie sterować. No i to było coś niesamowitego, bo to nie było tak wcale prosto podjechać. Wiesz, widzisz to niby z oczu, można powiedzieć, takiego łazika. Są, były dwie kamery, jedna była nawigacyjna do jeżdżenia, druga była do manipulatora gdzieś tam wyżej. Natomiast nie było wcale proste na przykład złapać coś, podjechać na tyle blisko, trzeba było też używać całego ciała, nazwijmy tego łazika, żeby, znaczy ciała łazika, prawda? Trzeba było, żeby na przykład nakierować manipulator, bo on też w każdym kierunku jakby nie mógł się ruszać. No to nie jest aż tak zaawansowane narzędzie jak to, które mamy na Marsie, to budowali studenci, ale i tak frajda była niesamowita. No ja na przykład też byłem przy w namiocie, nie pamiętam skąd oni są, chyba z Uniwersytetu Śląskiego, co mają właśnie łaziki takie miniaturowe z klocków Lego. Tam niedaleko tych droniarzy, z którymi przeprowadzałeś wywiad, który oczywiście nagrałem, nie cały, ale nagrałem, też będzie zapewne do vloga, albo jako... Nie droniarze, przepraszam, przy drukarce 3D. Sorry, mój błąd. A w
fajna drukarka laserowa, zresztą jak nagrał, to zobaczycie pewnie zaraz w materiale, no tak. Bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza te, no, ta ręka, którą zrobiłem. No pewnie w ogóle całego vloga będę musiał podzielić na parę części, bo dużo się dzieje, a właśnie. Kolega po fachu, właśnie zapytam ciebie, jako kolega po fachu. Okay. Czy takie długie materiały to się sprawdzają, takie nawet godzinne, czy lepiej jednak podzielić na parę części i osobno wrzucać? To zależy, jaki to jest materiał, wiesz? No właśnie taki vlog jak dzisiaj. Taki vlog jak dzisiaj, wiesz co, myślę, że śmiało możesz go podzielić sobie na różne takie tematyczne te rzeczy. No właśnie. Nie? Bo są ludzie, którzy... Spoko, mogą sobie obejrzeć taki materiał długi, ale większość już nie ma czasu. No właśnie, właśnie. I gdzieś tam się dzieli. No my na przykład zazwyczaj, jeżeli gdzieś jedziemy, robimy raczej krótszy materiał, ale jeśli mielibyśmy zrobić dłuższy, faktycznie nagrać wiele różnych rzeczy, to pewnie bym go podzielił. Natomiast jeżeli robimy filmy takie duże, jak na przykład o czarnych dziurach, czy o gwiazdach, no to tutaj już nie można tego podzielić, bo to jest tak, jakbyś chciał, nie wiem, pójść na Avengersów i podzielić sobie gdzieś tam na pół godziny fragmenty. No właśnie. To jest już jakby taka pełna, wiesz, doświadczenie pełne, całościowe i jakby tego nie dzielić. Więc to zależy.